Pierwsza zagraniczna podróż apostolska papieża Jana Pawła II. Dlaczego właśnie Meksyk? Dlaczego nowo wybrany papież tuż po konklawę czyni starania, by krajem jego pierwszej podróży apostolskiej stał się daleki Meksyk? Decyzja papieża wywołała poruszenie w kurii rzymskiej i spore obawy. Meksyk był krajem, z którym stolica apostolska nie utrzymywała relacji dyplomatycznych był państwem antyklerykalnym papież by przekroczyć granicę tego kraju musiał ubiegać się o wizę ale no właśnie w tym oficjalnie antyklerykalnym państwie 90% ludności przyznawało się do wiary katolickiej a sytuacja w tamtejszym kościele stała się bardzo burzliwa wskutek kryzysu posoborowego papież musiał pojechać chciał pojechać i pojechał. Po Soborze Watykańskim II Kościół w Ameryce Łacińskiej borykał się z niewłaściwym rozumieniem swojej misji. Od końca lat 60. popularność zyskiwała tzw. teologia wyzwolenia, której skrajne nurty chciały zbrojnie domagać się społecznej sprawiedliwości, a ich symbolem stał się Chrystus z karabinem na ramieniu. Sytuacja była trudna i złożona. Pobyt w Ameryce Łacińskiej miał trwać osiem dni, a pierwszym wizytowanym krajem była dominikana. 25 stycznia 1979 roku papież przyleciał na wyspę. Spotkał się z władzami państwowymi i kościelnymi. W homilii wygłoszonej do wiernych na placu niepodległości przypomniał między innymi pierwszych misjonarzy ziemi amerykańskiej walczących o prawa rdzennej ludności. Dzień później przybył do Meksyku. Pierwszego dnia pobytu w stolicy, w katedrze Jan Paweł II, mówił także o swojej ojczyźnie. Polonia semper fidelis, Polska zawsze wierna brzmiały jego słowa. A kiedy zwrócił się do zgromadzonych słowami chcę móc powiedzieć Meksyk semper fidelis wywołał falę entuzjazmu i radości. Z kolei w przemówieniu wygłoszonym do uczestników konferencji ogólnej episkopatów Ameryki Łacińskiej w dniu 28 stycznia Ojciec Święty przypomniał, że głównym obowiązkiem Kościoła jest bycie nauczycielem prawdy, ale prawdy bożej, do której obraz Chrystusa polityka rewolucjonisty, wywrotowca absolutnie nie przystaje, z którym stoi w całkowitej sprzeczności. Jan Paweł II spotkał się w Meksyku także z robotnikami, rdzenną ludnością w Oaxaca, ubogą ludnością z dzielnicy Santa Cecilia, a także z chorymi dziećmi w szpitalu dziecięcym w mieście Meksyk, wszystkich zapewniając o swojej modlitwie i nazywając najdroższymi braćmi. Papież odwiedził też dwa maryjne sanktuaria w Guadalupe, gdzie znajduje się otoczony wielką czcią wizerunek Matki Bożej, oraz w Zapopan w homilii wygłoszonej w Guadalupe zwrócił się do kapłanów i podziękował za ich świadectwo wiary. Ojciec święty zawierzył Maryi kościół w Ameryce Łacińskiej i swój pontyfikat. 31 stycznia Jan Paweł II opuścił Meksyk i przybył do Nassau. W stolicy wysp Bahama przebywał bardzo krótko, lecz pomimo późnych godzin ostatniego dnia stycznia spotkał się z jej mieszkańcami, a pierwszego lutego odleciał do Rzymu. Podróż do Meksyku przyczyniła się do stopniowego uporządkowania zamętu w kościele Ameryki Łacińskiej. Stosunki dyplomatyczne między stolicą apostolską a Meksykiem zostały wznowione trzynaście lat później. Meksykanie pokochali papieża z Polski, który tak pięknie mówił do nich o szczególnym duchowym braterstwie między Meksykanami i Polakami, o więzi wynikającej z podobieństwa losów, cierpienia za wiarę i gorliwego nabożeństwa do Matki Bożej. Swoją wdzięczność dla Ojca Świętego Meksykanie okazali także w sposób symboliczny. Gestem lusterek ku niebu, odbijających promienie słońca, Odtąd zawsze witali i żegnali papieża odwiedzającego ich kraj. W dniu kanonizacji świętego Jana Pawła II w Watykanie wierni z Meksyku powtórzyli gest: Los Espejos hacia el cielo.